Praca kamerzysty ślubnego to praca sezonowa. Przyjemnie jest zarabiać 15-20 tysięcy miesięcznie, ale trzeba mieć świadomość, że zarobki te nie utrzymują się na tym poziomie przez okrągły rok. Dzisiaj podzielę się 7 sposobami na to, jak filmowiec ślubny może zarabiać poza sezonem, by nie zwariować z powodu nadmiaru wolnego czasu, a przy okazji podrasować swoje finanse. Cześć, ja mam na imię Marcin i zarabiam na życie tworząc filmy ślubne. W tej branży jest kilka miesięcy, kiedy nie dzieje się dosłownie nic, dlatego znalazłem kilka metod na to, jak utrzymać przypływ gotówki nawet poza sezonem ślubnym. Pierwszym sposobem, na który warto zwrócić uwagę, jest sprzedaż klipów wideo i fotografii w serwisach sztokowych. Są to portale, które gromadzą potężną bazę multimediów nadsyłanych przez twórców z całego świata i zajmują się ich sprzedażą, oferując twórcom prowizję od każdego zakupu. Lista portali, na których możemy sprzedawać swoje materiały, jest bardzo długa, a największe serwisy tego typu to Shutterstock czy Dreamstime. Najlepsze w sztokach jest to, że jest to dochód pasywny. Wystarczy, że raz poświęcimy czas na wykonanie profesjonalnych ujęć z kategorii, na którą jest duży popyt, i możemy generować zyski przez wiele lat, na dodatek umieszczając ten sam klip w kilkunastu różnych serwisach sztokowych. Musisz wiedzieć, że nie jest to łatwy zarobek. Wymaga analizowania raportów na temat tego, jakiego rodzaju wideo sprzedają się najlepiej, aby tworzyć materiały, które rzeczywiście znajdą swoich nabywców. Trzeba też wiele cierpliwości, bo niektóre klipy przyniosą zyski dopiero po kilku miesiącach. Obsługa tych serwisów sprawdza też każdy materiał pod kątem jakości i wymagań technicznych. Jest to więc ciężki kawałek chleba, który jednak przynosi fajne efekty. Twórcy, którzy mają w bazie od kilkuset do kilku tysięcy klipów, byli w stanie w 2015 roku zarobić na tym średnio 800 do 1000 dolarów miesięcznie. Biorąc pod uwagę, że popularność serwisów sztokowych rośnie z roku na rok, dzisiaj potencjał tego rynku jest na pewno zdecydowanie większy. Kolejną możliwość zarobku poza sezonem ślubnym niosą spoty reklamowe dla firm. Jest to ciekawa odskocznia od filmów ślubnych, która pozwoli nam podszkolić się w realizacjach, gdzie pracujemy z gotowym scenariuszem i możemy zaplanować każde ujęcie. To także szansa na zdobycie umiejętności sprzedażowych, bo przecież sami musimy znaleźć konkretne firmy, a następnie przekonać je do współpracy. Średnie stawki za spoty reklamowe zaczynają się od 1500 zł, a w zależności od długości filmu i skomplikowania scenariusza mogą wzrastać. Jest to więc całkiem niezły zastrzyk gotówki poza sezonem ślubnym. Trzeci sposób to montaż filmów dla firm zewnętrznych. Mogą to być firmy, które też siedzą w branży ślubnej, ale mają zaległości z montażem i potrzebują pomocy, albo firmy, które docierają do klientów korporacyjnych. Osobiście polecam w tym przypadku uderzyć do firm zagranicznych, jeśli dobrze znasz język angielski, ponieważ stawki za montaż w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych są dużo bardziej atrakcyjne niż w Polsce. Możesz wysyłać zapytania do filmowców z amerykańskich katalogów ślubnych, takich jak Wedding Wire czy The Knot, lub poszukać zleceń montażowych na portalach typu freelancer.com czy Fiverr. Aby nie zapomnieć, jak działa aparat i gimbal, warto też złapać zlecenie na jakiś reportaż. Możesz do tego wykorzystać okres studniówkowy, by oferować wykonanie kilkuminutowego filmu z imprezy. Budżet na tego typu realizacje jest nieco niższy niż w przypadku filmów ślubnych, ale czas pracy również jest odpowiednio krótszy. Średnie stawki za filmowanie studniówki oscylują w granicy 40-50 zł za osobę. Jeśli więc w klasie jest 20 osób, to za wykonanie filmu możemy wziąć 1000 zł. Warto skorzystać z tej możliwości, zamiast siedzieć bezczynnie w domu, choćby po to, by mieć z czego opłacić ZUS i nie musieć wydawać na to swoich oszczędności. Oprócz studniówek nie zapominajmy też o urodzinach. Choć filmowcy zdecydowanie rzadziej wynajmowani są na takie mniejsze imprezy, to jednak jest na to zapotrzebowanie. Sam kilka razy w ciągu roku dostaję zapytania o filmowanie 18 czy 50 urodzin, ponieważ często są to ważne spotkania rodzinne i osoby te podchodzą do tego sentymentalnie, dlatego chcą mieć pamiątkę w postaci krótkiego teledysku. Stawki podobne są jak za studniówki, od 1000 zł do 2000 za wykonanie krótkiego teledysku. Szósty sposób to produkcja filmów z podziękowaniami dla rodziców. Bardzo duża część par młodych decyduje się właśnie na taką formę podziękowań,
ponieważ dobrze zrealizowany film potrafi rozbawić gości i wzruszyć rodziców. Wiele par stresuje też składanie podziękowań przed wszystkimi gośćmi, dlatego wybierają taki film, by uniknąć ryzyka wtopy czy łamania się głosu. Stawki za filmowe podziękowania wahają się w granicach od 800 do 2000 zł. Ostatnia metoda dodatkowego dochodu przeznaczona jest dla osób, które czują się dobrze w przekazywaniu swojej wiedzy innym. Jeśli masz już pewne doświadczenie w produkcji wideo i wiesz, jak przekazać cenne informacje w przystępny sposób, to możesz pójść w ślady filmowców, którzy poza sezonem organizują szkolenia. Najczęściej są to warsztaty stacjonarne, gdzie w ciągu kilku godzin przedstawiasz teorię dotyczącą filmowania, dzielisz się swoimi poradami oraz uczysz praktycznych umiejętności związanych z obsługą aparatu, gimbala czy montażu wideo. Szkolenia mogą też przybierać formę kursu online. Ceny za udział w warsztatach są naprawdę różne. Bilety na najtańsze spotkania kosztują około 200 zł, jednak udział w większości profesjonalnych szkoleń kosztuje około 1000 zł. Podsumowując, nie samymi ślubami żyje człowiek. Możliwości zarabiania na filmowaniu jest o wiele więcej i warto przetestować różne rozwiązania, szczególnie jeśli nie ma się innych zajęć poza sezonem. Może wpadnie Ci dzięki temu kilka dodatkowych tysięcy, a kto wie, może dojdziesz do wniosku, że zdecydowanie lepiej czujesz się w sprzedaży sztoków czy produkcji spotów reklamowych i całkowicie zmienisz podejście do prowadzenia firmy.